Cześć! Ten odcinek różni się od poprzednich kursów, ponieważ omawia strukturę katalogów i specjalnie nawet nie będziemy wchodzić do silnika Unreal, ale zoptymalizujemy nasze projekty. Mamy tutaj po lewej projekty Blueprint oraz po prawej projekty pod C++. Różnią się strukturą katalogów, ale wszystkie mają na przykład niebieskie ikonki, które pozwalają bezpośrednio wejść do silnika i edytować nasz projekt. Tutaj też mamy plik, który pozwala edytować ten projekt w Visual Studio. Jednak zajmijmy się na początku Blueprintem. Projekt blueprintowy, jeżeli pracujemy nad nim kilka godzin lub kilka dni, powiększa swój rozmiar i ten akurat objętościowo jest zbliżony do 5 giga. To jest dosyć dużo, ale nie wszystkie elementy są potrzebne. W katalogu Binaries mamy na przykład kompilację, ponieważ uruchamialiśmy grę na Androidzie i używaliśmy do tego przycisku Launch w silniku. Więc stworzył on kompilację, która nie jest potrzebna, można ją usunąć, a projekt dalej będzie edytowalny. W buildzie mamy różnego rodzaju katalogi związane z naszymi systemami, na których można uruchomić nasz projekt. Tutaj na przykład mamy na ikonkę Android, która jest dostępna na Androidzie, i splash screeny, można ją podmienić też w silniku. Lepiej nie wyrzucać tego katalogu. W configu mamy pliki, które decydują o ustawieniach naszego edytora, naszego silnika i naszej gry, więc tego nie możemy usuwać. W kontencie natomiast są chyba najważniejsze elementy, ponieważ są to elementy składowe naszych map. Na przykład jest tutaj Started Content i materiały, które mają nietypowe rozszerzenie, ale jest ono zrozumiałe przez silnik. Mamy tutaj też inny katalog, ten w tym przypadku blueprintowym nie jest potrzebny i można go bezpiecznie usunąć, a zajmuje sporo miejsca. W C++owym projekcie nie można go za bardzo modyfikować. Mamy tu też saved. Ten katalog zajmuje najwięcej, ponieważ zapisywane są tutaj wszystkie pliki, które zostały zmienione. Dlatego tutaj zostawiamy tylko w katalogu config, katalog Windows. Wszystkie inne elementy można wyrzucić i naprawdę zaoszczędzi to wiele miejsca. Czyli wszystko za wyjątkiem katalogu config idzie do kosza. Teraz projekt zajmuje znacznie mniej miejsca, ale na wszelki wypadek warto uruchomić silnik, żeby zobaczyć, że na pewno działa. Silnik tworzy katalogi, które zostały usunięte, ale są nieco oczyszczone. No i dzięki temu cały projekt zajmuje niecało 800 mega. W C++ jest trochę gorzej, ponieważ jest plik .vs, który jest tworzony przez Visual Studio, jeżeli modyfikujemy jakieś pliki. Jeżeli go usuniemy i ponownie uruchomimy Visual Studio, znowu ten katalog zostanie stworzony i będzie zajmował tyle samo. Tutaj zostawiamy podobne katalogi jak w blueprintowej wersji, jednak tutaj zostawiamy także w Intermediate Project Files, ponieważ on jest potrzebny, on przechowuje pliki projektu C++. Saved możemy podobnie usunąć jak wcześniej, czyli zostawiamy configa. Możemy też zostawić ewentualnie PNG, ponieważ pokazuje to, jak wygląda nasz projekt, ale jeżeli go usuniemy, nie ma problemu, przy uruchomieniu silnika zostanie stworzony ponownie. Source, też katalog, który nie występował w blueprintowej wersji, ale tu jest potrzebny. Więc wszystko, co tutaj było, zostawiamy, część wyrzucamy. Teraz musimy skompilować niektóre elementy, ponieważ wyrzuciliśmy jeden z katalogów. Więc dajemy, żeby element został skompilowany i czekamy chwilę. Po tym uruchomi się silnik. Został stworzony katalog Binaries, który właśnie zawiera różnego rodzaju potrzebne pliki.